Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z, mam nadzieję, dość fajnym filmikiem, mianowicie o pielęgnacji mojej cery, która jest powiedzmy mieszana w stronę suchej, teraz bardziej jak była zima, to bardziej właśnie w stronę suchą, była skłonna do jakiegoś różnego rodzaju przesuszeń, powiedzmy, a podejrzewam, że właśnie latem, jak już będzie gorąco, będzie oczywiście szło trochę bardziej w stronę tłustej, ale jednak mimo wszystko jest to taka po prostu cera właśnie mieszana. I dodatkowo powiedzmy, że moja też cera może nie jest naczynkowa, ale jest na pewno płytką naczyniona, ponieważ no, mam problemy właśnie z zaczerwienieniami wynikającymi, nie wiem, czy to z temperatury, ze zmian temperatur, jak jest gorąco, jak jest bardzo zimno, jak tylko przetrę tę twarz, to ona od razu łapie rumień właśnie, czy tam od wysiłku fizycznego, więc podejrzewam, że może jeszcze ona nie jest naczynkowa, ale na pewno za parę lat już będę mogła ją tak swobodnie nazwać. Niestety, bo jest to bardzo upierdliwe, ale muszę takich różnych produktów stosować, które będą mi pomagały właśnie w jakiś sposób z łagodzeniem tego rumieniu, będą miały właściwości rozjaśniające, będą miały zawierały witaminę C, czy jakieś takie różnego tego typu rzeczy, żeby jakoś tę twarz po prostu ujarzmić. Jako tako problemu z wypleskami nie mam, no ale jak mam, to też tam sobie jakoś z tym potrafię poradzić. Tak. I powiem Wam dzisiaj o mojej pielęgnacji porannej i wieczornej, i też o jakichś różnych rzeczach dodatkowych, powiedzmy takich zabiegów, chociaż tego nie mam za dużo, zazwyczaj zamykam się po prostu w tym jakby w tej pielęgnacji porannej i wieczornej. I u mnie one będą miały podobną ilość kroków, znaczy się jak większość dziewczyn pokazuje tak, że po prostu poranna pielęgnacja jest bardzo okrojona, a wieczorna jest bardzo bogata, to u mnie podejrzewam jest to dosyć taka wyrównany powiedzmy bilans, ponieważ no, chcę przygotować tę cerę rano w momencie, gdy ona będzie miała przez ileś następnych godzin makijaż na sobie i bardzo długo też zazwyczaj on jest na tej twarzy. Więc też po prostu dosyć bogata jest u mnie ta pielęgnacja właśnie. Jaka? Poranna, tak. No. U mnie minimalnie się różni to, jak ja używam, znaczy jakich produktów używam rano, ze względu na to, czy się myję pod prysznicem, czy myję się w wannie. I teraz i może zacznę od tego, jak się myję w wannie, ponieważ to jest moment, gdy mam troszeczkę, powiedzmy, moment więcej czasu, gdy tam sobie chwilkę leżę i zazwyczaj sobie pozwalam na jakieś kilka dodatkowych kroków. Tak. I po pierwsze, rano bez względu na to, że tak powiem, gdzie się myję, to zawsze pierwszym krokiem, który muszę wykonać, jest umycie twarzy żelem. Obecnie używam właśnie taki żel, żel micelarny, żel zwykły, z Deli, który jest tutaj niby odświeżający. I powiem, że nic takiego. Odświeżający może jest, ale jakoś super nie domywa i z drugiej strony też jakiś taki delikatny bardzo i to też nie jest, więc no naprawdę szału nie robi. Używałam innych znacznie lepszych, tylko że raczej były to firmy apteczne, a teraz podejrzewam, no na pewno do niego nie wrócę. Kupię coś innego, uważam, że dużo lepiej jest kupić taki no, żel biodronkowy niż to. Niestety, ale spełnia w miarę swoje zadanie, jest ok, poprawiam potem to innymi produktami i wszystko jest w porządku. Tak. Następnie, w momencie, gdy właśnie myję się w wannie, to używam bardzo często, chociaż też nie zawsze, peelingu. Obecnie mam tutaj właśnie peeling Zevre, który pokazywałam w holu, który jest to właśnie diamentowe cząsteczki, kompleks enzymatyczny biała glinka. Jego można używać jako peeling, jako maseczki. Zazwyczaj używam go właśnie jako po prostu peeling, ale dość delikatnie, nie trzymam tego dużo, długo na twarzy, ale też nie trę bardzo mocno, po prostu żeby przygotować właśnie mą twarz do użycia maseczki. Tak. I właśnie praktycznie zawsze jak się kąpię, to używam maseczki przynajmniej na moment. Zawsze to jest łącznie jak moję głowę i mam odżywkę na włosach, to wtedy mam również jakąś maskę na twarzy. I ja używam przede wszystkim powiedzmy tam kilku rodzajów maseczek ze względu na to, jak się tam moja twarz rano powiedzmy czuje, jak się zachowuje, ale w większości zdecydowanej przypadków jest to ta oto maska z Jai Pro uspokajająca, która to za 250 ml zapłaciłam około tam 40 zł, może niecałych nawet, więc jeśli chodzi o samo przełożenie cenowe, to się opłaca. Jest na pewno, naprawdę bardzo to jest fajne i bardzo wygodne i komfortowe jest to opakowanie. Może sama jakby ta maska, bo ona jest właśnie z tej serii Pro, czyli ona jest i ona jest uspokajająca, ponieważ ona jest jakby przeznaczona do używania tam razem z tymi innymi krokami przy użytku kwasów chyba. I w momencie, gdy jesteśmy po zabiegu świeżo, to wtedy powinno się nałożyć grubą warstwę tego i że to tam niby na twarz odpoczywa po tym całym zabiegu kwasowym. Ja kwasów nie używam, teraz przynajmniej, no ale jak tak, to na pewno nie robię sobie własnych jakichś silnych aha, po ileś tam procent, nie. Ja się takie rzeczy raczej nie bawię.
Mówiąc, że obecnie potrzebuję. Ale właśnie ta maska bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobała, bardzo też miała dobre oceny. I ja jej używam i jest po prostu no, bardzo dobra. Bardzo właśnie fajnie moją skórę uspokaja, uspokaja cały czas, bo już za dużo już nie zostało, no ale jeszcze jest co używać. Jest fajna, gęsta, z twarzy nie spływa. Składu nie ma jakiegoś super niestety, bo tu przede wszystkim są jakieś takie emolienty suche, czy tam tłuste, które właśnie zostawiają warstwę okluzyjną i troszeczkę nawilżają, ale jakby samo to uczucie na twarzy, jakie ona daje, jest bardzo, bardzo przyjemne i po prostu po tym bardzo fajnie się też podkład na twarzy zachowuje i samo jakby zachowanie twarzy i właśnie jest troszeczkę po prostu uspokojona, właśnie te zaczerwienienia troszeczkę się tam ogarniają. Jest to, podejrzewam, najlepiej nawilżająca maseczka, jaką obecnie mam. A jeszcze tutaj mam te takie z Bani Agafi maseczki, o których coś tam mówiłam Wam. No i właśnie użyłam zazwyczaj oczyszczające, jak mam jakiś tam, powiedzmy, problem z przetłuszczeniem, to są te dwie, oczyszczająca i dziegciowa. Zazwyczaj użyłam tej, ale czasami zdarza się, że tej również. I też bardzo często robię tak, że na całą twarz użyłam jakiejś innej maseczki, a po prostu na samej właśnie okolice nosa użyłam którejś z tych oczyszczających. I to jest tak, tam taki fajny po prostu balans na twarzy. I ostatnia maseczka, która no niestety jest najgorsza z całego zestawienia, ale też jej używam, jest to tonizująca. Tak, do twarzy właśnie maseczka z babuszki Agafi, która no, szału nie robi, ale troszeczkę tam nawilża, więc no używam jej. Chociaż są inne, które są zdecydowanie lepsze, ale ta też, tak jako tak na co dzień, to nawet troszeczkę tam tę twarz wspomaga. Tak. I teraz przechodzimy do następnego kroku, którym jak już wyjdę z wanny, to w momencie, gdy czy tam jestem po maseczce, czy właśnie jakby spod prysznica, czy bezpośrednio po tym żelu, to w tym momencie pryskam twarz hydrolatem. Tak. Ja hydrolatów używam mniej więcej od 4 miesięcy, czyli nie tak dużo. I właśnie 4 miesiące udało mi się zużyć i zużyłam dokładnie dzisiaj ten oto hydrolat z róży jakiej? Damasceńskiej. Dobra. To jest akurat firma Fit Comfort. Pokazywałam Wam w holu właśnie ten hydrolat inny, następny, który teraz używam. Ale właśnie używałam tego przez 4 miesiące rano, wieczór, codziennie. I naprawdę samo jakby to działanie jest niesamowite tego. Bardzo fajnie tą twarz jakby to ujarzmiało. Właśnie pod względem zaczerwienień, nieważne, no dobrze, nieważne, szajba mi odbija, dobra, tak, tak, te akurat hydrolaty z tej firmy są bardzo skoncentrowane i te 100 ml starczą naprawdę długo i je można również rozcieńczać i one będą działały równie dobrze. Ja akurat tego nie robię, ale samo ich działanie naprawdę jest widoczne, naprawdę no zdecydowana jest różnica w momencie, gdy używamy sobie takiego hydrolatu niż sobie tam jakiegoś zwykłego toniku. To jest po prostu kolosalna różnica w tym, jak się skóra zachowuje i naprawdę muszę powiedzieć, że no zostanę z hydrolatami na dłużej, bo samo ich działanie, to jak one właśnie też tonizują twarz i jak przygotowują ją na następne jakby kroki pielęgnacji, jest po prostu niesamowite. Obecnie zaczynam używać tego hydrolatu z powadka, który będzie taki bardziej, powiedzmy, nawilżający niż działający na czerwienienia, ale podejrzewam, że też będzie super, używam go parę razy i jest ok, ale to nie chcę jeszcze mówić, no, dawać osądu, ale wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo fajnie i naprawdę polecam Wam używanie hydrolatów. Tak, następnym krokiem jest olejek. U mnie to naprawdę dużo jest tych kroków stosunkowo rano. Jest to olejek z Evre Magic Rose, który właśnie na pierwszym miejscu w składzie ma olejek z dzikiej róży. Tak. Ja tego olejku użyłam od bardzo dawna, od około roku, tylko że to już jest moje trzecie albo czwarte opakowanie, bo użyłam go naprawdę masowo. I muszę powiedzieć, że w momencie, gdy nie używałam tego olejku, to widziałam ogromną różnicę w tym, jak skóra się zachowywała. On bardzo ładnie, po pierwsze oczywiście nawilża, po drugie radzi sobie troszeczkę właśnie z tymi zaczerwieniami dzięki temu olejku dzikiej róży, który też zawiera w swoim składzie witaminę C, jak i witaminę A, która rozjaśnia witaminę A, która właśnie nawilża. I do tego wszystkiego jeszcze on dosyć działa dobrze, radzi z wypryskami i naprawdę w momencie, gdy nie używam tego olejku, widzę ogromny jakby przepaść i to, że moja twarz zachowuje się znacznie gorzej niż w momencie, gdy właśnie tego olejku używam. Jest bardzo dobry i bardzo serdecznie Wam go polecam. Tak. I już następnie czekam, aż mi się to troszeczkę wszystko tam
na twarzy ułożę, że tak powiem, i używam kremu. I tak. Od około roku, bardzo długo to zużywam, ale tak niestety jest, używam tego to kremu z Sensitia z Ivostinu, który tu ma, o, to dam 150 ml, dlatego go tak strasznie długo używam i jeszcze mi starczy, podejrzewam, na miesiąc. Może trochę mniej, ale no, długo. Tak, i ten krem jest bardzo dobry. Naprawdę on jest taki, najbardziej takim neutralnym dla skóry kremem, jaki ja w życiu miałam, dosłownie. Jest właśnie leciutko nawilżający, nie jakoś bardzo, ale dość dobrze nawilża. Jest, nie ma możliwości praktycznie, żeby on podrażnił, jest bezzapachowy, jest no bardzo neutralny. Podejrzewam, że nawet ktoś, kto miałby ceratopową, to by się to dla niego nadało. Tyle, że no, on byłby za mało nawilżający, bo on jest taki po prostu bardzo dobry na dzień do pod makijaż. I jeszcze jego też można spokojnie z czymś tam, czymś go wzbogacić i wtedy to już w ogóle jest super. I właśnie czasami ja ten krem wzbogacam. Jak moja twarz dostaje lekkiego fioła i trochę jej odbija, to mam tutaj dwie rzeczy. Ja mam więcej, ale one też nie wyglądają za pięknie, ale dobra, pokażę wam. Mam tutaj oto liposomy, to chyba jest przeciwtrądzikowy? Tak, przeciwtrądzikowy, a drugi to są... to jest z... jak to się mówi? Nanokoloidalne złoto, tak. Czyli właśnie przeciwtrądzikowy, jakby liposom. One są wszystkie w ogóle ze strony Zrób sobie krem. Tak, i one kosztują... ile? Koło dyszki, wydaje mi się, do 15 zł, a to jest tak wydajne dziadostwo, że tego się nie da zużyć właśnie już. No, zaraz będę musiała wyrzucić, bo przeciwtrądzikowy to już powinnam wyrzucić, ale tam jeszcze parę razy go tam użyłam, powiedzmy. Gdzieś jeszcze powinnam mieć przeciwtrądzikowy, znaczy nie, na naczynka. O, jest, dobra. Też pięknie wygląda, ale cóż, tak. I one właśnie wszystkie naprawdę bardzo dobrze działają, ja byłam w szoku, ale liposomy mają takie działanie, że... one bardzo szybko właśnie działają na skórę, że to nie jest tak, że jak olejki musimy używać miesiąc czy ileś tam, żeby zauważyć różnicę, tylko po paru użyciach już widać naprawdę efekt i ich też nie powinno się używać jednorazowo tam dłużej niż 2 tygodnie. No ja raczej tego nie robię, bo tylko w momencie, gdy mam problem, to właśnie ich używam i naprawdę jest fajnie. Naprawdę radzą sobie bardzo często dość dobrze z tymi różnymi problemami i no... dzięki temu, że to jest takie skoncentrowane, to możemy sobie to właśnie spokojnie nałożyć na te, domieszać do tych naszych różnych innych kremów i nie musimy mieć spokojnie, nie musimy mieć osobnych kremów do różnych problemów, tylko właśnie po prostu takie oto sobie liposomki, które właśnie możemy dodać do kremu, czy tam, czy rano, czy wieczorem, czy kiedy nam się tylko i wyłącznie podoba. I tak w ogóle, bo nie powiedziałam, a może to kogoś by interesowało, że liposomy same w sobie to jest to, co chodzi tu o to, że one są takim wytworem, powiedzmy, tłuszczowo-wodnym, w którym jakby ta cząstka tłuszczowa i ta właśnie z tymi naszymi różnymi ekstraktami jest w środku i ona jest jakby higroskopijna i różne inne jakby cząsteczki wody się wokół niej gromadzą i dzięki temu mamy taki fajny, naprawdę bardzo lejący, wodnisty roztwór, który jest, nadal jest bardzo skoncentrowany, bo ma praktycznie tylko te właśnie składniki aktywne właśnie jakby roztworzone w wodzie. I dzięki temu to działanie jest też takie fajne, takie dobre, bo tutaj już nie ma żadnych innych wypełniaczy, innych cudów, tylko po prostu są same te ekstrakty i te nasze właśnie frakcje tłuszczowe, które najbardziej nas interesują, które najbardziej naszej skóry są potrzebne. I naprawdę, jeśli zamawiacie czasami jakieś półprodukty albo coś, właśnie na Zrób sobie krem, bo nie wiem, czy na innych stronach takie rzeczy występują, wydaje mi się, że nie, to bardzo polecam coś spróbować. Właśnie ja tu też mam ten ze złota. On jest taki dość neutralny, znaczy neutralny, on jakby na różne rzeczy pomaga. On jest dość nawilżający, właśnie troszeczkę wiąże wodę i tak dalej w skórze. I działa po prostu na wiele różnych problemów skórnych. I można by spokojnie właśnie zacząć od czegoś takiego, zamiast jakichś tam poszczególnych problemów stricte używać, to takiego bardziej ogólnego, który ogólnie poprawi kondycję skóry. No, starczy. Tak, wow. Czy skończyłyśmy? A, jeszcze krem pod oczy. Tak, ja używam kremu pod oczy. Nie oszukujmy się, nie po to, że mam taką straszną skórę pod oczami, no bo jeszcze ona wytwarza kolagen, mimo wszystko jest nieźle. Ale używam kremu pod oczy po to, żeby po prostu zabezpieczyć właśnie okolice oczu przed tym, że będę używała różnych korektorów i różnych takich sypiastych rzeczy na twarz. No i troszeczkę czasami też, żeby tę okolicę nawilżyć, ale to tam zależy. I mam tutaj dwa kremy. Jeden z Retarzy, drugi z Biodermy. Tak. I ten z Biodermy to jest Cincy Bio Eye. Właśnie taki do skóry wrażliwej kremik, który ja to kupiłam w Superfarm na jakieś tam przecenie za jakieś 17 zł. I
I powiem, że jak za 17 zł, to ten krem jest bardzo w porządku. Jest bardzo delikatny, jest owszem, może dla skóry wrażliwej, na pewno nie podrażni, nie ma praktycznie takich opcji, tak mi się zdaje. Mnie nie podrażnił, wow, latami to, no. Ale on jest właśnie bardzo delikatny, jest delikatny. W momencie, gdybym ja wydała na niego te 54 zł, to tam 60, no to ja bym była strasznie zła. Szczególnie w momencie, gdybym miała naprawdę jakieś większe problemy ze skórą pod oczami, bo teraz w momencie, gdy go nie mam, no to po prostu sobie coś tam sobie nałożę, no to jest, czuję, że mam warstewkę jakąś okluzyjną, jest fajnie, dziękuję. A w momencie... No, uważam, gdybym miała za niego zapłacić tę pełną kwotę, to uważam, że to totalnie się nie opłaca i ja na pewno na niego tyle pieniędzy nie wydała. A właśnie drugim krajem jest Alterra, która nie wiem, czy jest dostępna u nas, bo ja ją kupiłam za granicą. I to jest niby z oliwą z oliwek i to jest jakieś coś po niemiecku, fajnie. Omega, lipidy, coś tam, na no, fajnie, nie wiem. Dobra, nie wiem. Wygląda opakowanie w każdym razie tak, jeszcze przybliżymy się tutaj do Was. Jest 15 ml i tego, jak patrzyłam na skład, to on był całkiem przyzwoity. I już ten krem, w porównaniu do tego, tutaj zdecydowanie czuć bardziej, że on jest tłusty, jest więcej olejku w składzie, jest więcej różnych takich fajnych ekstraktów. Tutaj jest bardziej takie po prostu olej w wodzie troszeczkę, ale bardziej emulsja. A to już jest takie naprawdę kremowate, bardziej ma tak powiedzmy konsystencję takiej, no może nie kremogliwa, ale tak bardziej zbliżony właśnie w tę stronę niż w taką bardziej luźną i emolientową. Tak. I on bardzo fajnie właśnie nawilża, stawia tę warstewkę, ona się do końca nie wchłania, tak przynajmniej nie przy poranym makijażu, ale jest bardzo, bardzo fajny, bardzo dobry i myślę, że jak mi się skończy, to właśnie kupię sobie jakiś inny kremik z Alterry. Też mnie nie uczulił, jest bardzo, bardzo w porządku. Jeśli chodzi o chyba o poranną, to to wszystko. Tak, dobrze, więc przechodzimy już, wracamy wieczorem do domu, jesteśmy zmęczone, chcemy tylko jak najszybciej ten makijaż z twarzy zmyć. Tak. I ja praktycznie zawsze pierwszym krokiem, czym zawsze zmywam, to oczywiście tym Gargierem, o którym mówię już, nie wiem, piąty raz na kanale, a filmików to za dużo tutaj nie mam, więc nie wiem, o co chodzi, cały czas o nim gadam. Genialny, najlepszy, najbardziej neutralny, niedrogi, super. Tak, skończmy tutaj. A w momencie, gdy mam jakiś makijaż bardziej taki bogaty, jakiś tam tusz wodoodporny, coś tam, to zdarza mi się używać też dwufazówek. Tak, ja tutaj akurat mam taki oto... No co to jest? Płyn dwufazowy z Deli, który to skład ma spoko, znaczy no spoko. Ojej, nie spoko. Krótki, ale nie spoko. O Jezus, widzę tu jakiś silikon w ogóle, albo mam zwidy, ale to chyba źle. No, w każdym razie on w miarę domywa, tyle że ja bardzo nie lubię w ogóle samych dwufazowych jako takich, więc coś tam muszę w domu mieć jakby co właśnie w momencie, gdy chcę zmyć właśnie makijaż wodoodporny, ale jest to nawet niezłe. Nawet ten domyję ten tusz, ale podejrzewam, że gdybym ogólnie lubiła i używała te dwufazowe, różnego rodzaju właśnie płyny, to wtedy bym go pewnie nie kupiła. Wtedy bym raczej szukała szczęścia bardziej w innych firmach, ponieważ jest takie bardzo, no takie bardzo normalne, neutralne. Podejrzewam, że mogło się znaleźć spokojnie coś, co będzie lepsze i będzie miało lepszy skład, bo teraz nie wiedziałam, że to tak, a tu jest lekka masakra. Przemilczmy ten fakt. Tak. I co robię teraz? Teraz moja twarz, czyli wracamy z powrotem do tego żelu. Tego czy tam jakiegokolwiek innego. W każdym razie twarz musi być umyta. Muszę czuć, że ona jest naprawdę czysta. Ale jeszcze dalej, następnym krokiem, bo ja wiem, że ona nie będzie czysta, bo nigdy nie jest dokładnie czysta, to używam toniku. I teraz, to jest moje odkrycie też ostatnich miesięcy, jest to tonik z Liren. Wybielający, który redukcja przebarwień i tu jest napisane oczyszczenie, wyrównanie kolorytu i tonizowanie. I to wszystko robi. Tu jest skutecznie oczyszcza skórę twarzy. Oczyszcza, ponieważ w momencie, gdy ja umyję twarz tym, pełno jeszcze mi się zbiera, no pełno, ale zbiera mi się normalnie podkład, szczególnie tutaj w okolicy czy szyi, gdzie do końca nie docieram zawsze właśnie tym żelem. Dalej, naturalnie rozjaśnia skórę, nadając jej blask. No to rozjaśnienie to jest trochę za dużo powiedziane. Ja też używam innych rzeczy, które mają to za zadanie, więc podejrzewam, że może leciutko to wspomagać, ale żeby jakoś tam bardzo rozjaśniało, to raczej nie ma opcji, no bo to jest tylko tonik, tak? No, tonizuje i wyrównuje koloryt? Tak, tonizuje na pewno. I najwyżej odświeża skórę? Tak, odświeża bardzo, bardzo jest przyjemna dla skóry i troszeczkę nawet mi się wydaje, że ma szansę nawet troszeczkę właśnie nawilżać. Jest super. Na drugim miejscu w składzie ma kwas migdałowy, dlatego ma jakby, dlatego rozjaśnia, no to wszystko jasne generalnie. No i jest bardzo fajny. Po prostu to jest naprawdę moje odkrycie niesamowite tego
ostatnich miesięcy i jeśli chodzi o to samo oczyszczanie tej twarzy właśnie po jeszcze żelu, to że on jeszcze łapie różne kosmetyki jakby i te zanieczyszczenia i te brudy jakby z dnia, więc dla mnie niesamowite, bardzo dobre, bardzo jest fajne i też podejrzewam, że ten kwas nie jest za tyle jakiś silny czy coś, że będzie można go używać spokojnie latem, to nie jest tylko produkt na zimę, chociaż ja go używam akurat zimą i jest super i dlatego chyba fajnie pachnią. No, tak fajnie, nie wiem, z czymś mi się kojarzy, fajny zapach. Tak, następnie ponownie nakładam hydrolat, czyli obecnie to, tak, żeby troszeczkę tam donawilżyć jakby i przygotować właśnie do olejku, ponieważ ponownie nakładam ten olejek, tylko że już w większej ilości. I tutaj wtedy to już nakładam bo naprawdę dużo i pozwalam, żeby on mi się tam wchłonął, ponieważ ja nie nakładam tych olejków tuż przed samym pójściem spać, tylko wiadomo, ja się tam umyję, tutaj sobie już zepnę włosy, tu mam olejek, wszystko fajnie, super, a to jeszcze tam siedzę przy komputerze, coś tam robię, czy tam wiadomo, normalne, więc większość tego właśnie kremu mi się, tego olejku mi się wchłania. I jakby już idę spać, to nie ma tego, że nic mi się nie wchłonęło i wszystko jest wtarte w poduszkę, tylko jest naprawdę nieźle i rano mam naprawdę fajną, nawilżoną skórę, tak. Ale też odkryłam, moim odkryciem ostatnich powiedzmy tygodni, dwóch może, no to jest dosyć świeża sprawa, jest to, by na całą twarz używać Bepantenu, o którym mówiłam też w ulubieńcach ostatnich, który jest bardzo dobrze nawilżającym kremem, wręcz maścią apteczną, który radzi sobie super z różnego rodzaju przebarwieniami, a do tego używam olejek z tamanu, który też mi się tu rozlał. Super piękny nam to pokazuje. Olej tamanu w każdym razie też jest zastosowany, zrób sobie krem. I w momencie, gdy użyję sobie takiej mieszanki, to twarz jest bardzo fajna na drugi dzień, jest bardzo fajnie nawilżona, a ten tamanu też działa antybakteryjnie, przeciwgrzybicie i w ogóle ma milion różnych cudownych właściwości, na rany działa i na wszystko, więc to są moje takie jakby dwie możliwości, które używam wieczorem. A do tego jeszcze powiem Wam właśnie, o, jeszcze jest jedna rzecz, ponieważ wieczorem jeszcze też nakładam pod oczy kremik, który Wam pokazywałam, a jest to masło kawowe, które właśnie jedzie kawą z papierosami i ja tego cały czas używam i jest naprawdę super. W momencie, gdy nie użyję tego masła, bo zapomnę i na przykład no po prostu nie użyję nic albo użyję innego tego kremu pod oczy, to mam te cienie pod oczami, a w momencie, gdy użyję tego masła, to naprawdę te cienie pod oczami są zminimalizowane. Nie uczuliło mi to, nie dostało się pod oczy, może raz, ale generalnie to musiała bardzo blisko posmarować sobie tym masłem przy samych po prostu, przy samych białkach, przy całe powieki, jakby to totalnie całe. Ale normalnie go używam, jest super, bardzo fajnie działa sobie, właśnie nawilża dosyć i właśnie super sobie radzi z cienicami pod oczami, tak. I jeszcze, teraz dalej właśnie. Teraz jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, że w momencie, gdy mam problemy z przesuszeniami skóry najróżniejszego rodzaju, to właśnie przede wszystkim używam tego Bepantenu, szczególnie ostatnimi czasy. Jest super, jest neutralny na skórę właśnie, bardzo też się fajnie wchłania, więc mogę go spokojnie użyć nawet pod makijaż. I w momencie, gdy wiem, że to będzie się będzie ocierały mi się będą ubrania i włosy, to że to nic złego nie zrobi. A czasami w momencie na noc, gdy chcę mieć coś bardziej takiego stałego na twarzy, to używam Alantanu po prostu, maści Alantan, dosyć znanej, ogólnie każdy to poleca, jakie to nie jest super. No i jest bardzo fajnie nawilża też, jakby chroni tę skórę i robi taką fajną warstewkę właśnie wokół niej. I tylko, że jeden problem jest to, że ona jest bardzo tłusta, jak coś się do niej przyklei, to już koniec, to po prostu masakra. Ale jest bardzo fajna, neutralna skóra i też jest bardzo tania i jest po prostu dużo tańszą wersją tego. No i to też jest taka wygoda, że jest mało tłuste po prostu, jest bardzo takie bardziej neutralne dla skóry, to jest bardziej tłuste, ale to też jest super maść, która bardzo fajnie sobie właśnie radzi z różnego rodzaju podrażnieniami. Tak, co jeszcze? A, dobra, tu w momencie, gdy mam jakieś nowe wypryski, jakieś cuda i tak dalej, tak dawniej miałam specjalne kremy od takich rzeczy i tak dalej, to też nic nie dawało, to teraz jak po prostu widzę, że jakiś gagatek wskakuje taki, z którym nie poradził sobie ten olejek, to po prostu używam sobie pasty cynkowej i jest to bardzo fajny sposób i naprawdę, naprawdę Wam to polecam. Kosztuje to, nie wiem, 2 złote, 3, jakoś tam mniej więcej tyle w aptece i no wysusza fajnie po prostu te wypryski i one sobie, zazwyczaj jest wszystko w porządku. Czasami zdarza mi się używać też
olejku herbacianego, którego akurat nie wzięłam. No ale zazwyczaj nie mam takiej potrzeby, zazwyczaj jakoś mi się udaje innymi olejkami to wszystko zwalczyć i nie mam na tyle problemu z teraz z wypryskami, żeby używać osobno olejków właśnie do tego. Ale podejrzewam, że najfajniejszym sposobem właśnie jest na to jest maść cynkowa, do tego co? Maść ichtiolowa, o, tak? Pasta cynkowa, maść ichtiolowa i właśnie olejek herbaciany, tak. I jeszcze kończymy zaraz. To jest coś, o czym nie powiedziałam wcześniej, ponieważ nie zawsze tego używam. Jest to tonik z Evre. Tutaj akurat właśnie ten różany tonik. Ja tego używam po prostu w momencie, gdy chcę odświeżyć skórę, gdy jest mi troszeczkę za sucho, jeszcze gdy nałożę krem przed nałożeniem makijażu, czasami też tak bywa. Jako odświeżenie właśnie. No i tak po prostu, no do takich różnych rzeczy, jak po prostu chcę sobie psiknąć, chcę mieć coś takiego fajnego na twarzy, rozluźnić sobie makijaż i tak dalej, znaczy sfiksować makijaż. Do tego to jest super. Zazwyczaj używam też wody termalnej. To wody termalnej używam praktycznie zawsze przed nałożeniem kremu właśnie rano, tylko że obecnie jej nie mam, ale robi to niesamowitą robotę, przede wszystkim też w momencie, gdy mamy różnego rodzaju podrażnienia i wtedy jest super, jak właśnie używam wtedy po prostu maści, tej maści właśnie Pantene i wody termalne, to jest po prostu super ekstra i naprawdę twarz się czuje bardzo dobrze. I tu już kończymy. Na usta praktycznie zawsze nakładam te masełka z Nivei. Ja nie, już nie wiem, które są opakowane. Ja każdą wersję zapachową miałam po kilka razy, więc to o czym świadczy. Używam jedno za drugim. Lubię też Tisane przede wszystkim. Carmexów w ogóle nie lubię, a te super się sprawdzają też na noc. Mają parafinę w składzie, ale to nie przeszkadza akurat. Parafina na ustach mi niczego nie robi, przecież na ustach nie ma porów, więc troszeczkę wręcz osłania te usta przed brozem i tak dalej, to jest bardzo fajne, bardzo dobre. No i ostatnią rzecz, jaką chcę Wam pokazać, jest właśnie pomadka z Altery, którą ja nie używam do ust, tylko ja ją używam na brwi i na rzęsy. Tak, i troszkę je wzmacniam, są troszeczkę takie bardziej jakby, no na pewno nie są rozwojone, są po prostu bardziej widać odżywione same w sobie, ale żeby tam jakoś mi rosły czy coś, to raczej nie zauważyłam. I tak w ogóle to ostatnio mi wypadła jakaś rzęsa, bo nawet zbitek rzęs tutaj przy prawym oku. I mam taką straszną dziurę, że po prostu nie wiem, jak sobie z tym poradzić. I teraz właśnie polećcie mi proszę jakieś coś do rzęs, bo po prostu ja teraz czuję się jak jakaś kaleka, która nie ma oka, znaczy rzęs wokół. I okropnie mi z tym jest i nie wiem, co zrobić generalnie. Nie wiem, czy co kupić, bo trochę się boję tych różnych odżywek do rzęs, tak naprawdę tych rewitalaszów i tych rzeczy, bo słyszałam, że to ma jakieś tam, nie wiem, jakieś tam specjalne przeciwjaskrze, takie jakieś silne, jakieś tam alasteryzy, czy coś tam, jakieś takie straszne rzeczy, których ja się boję, że po prostu mi to wejdzie do oka, to po prostu będę miała straszne podrażnienie, a moje oczy i tak są biedne, ślepe i nie nadające się do użytku i nie chciałam ich jeszcze bardziej narażać, więc już wolę nie mieć rzęs, niż nie mieć, niż jeszcze gorzej widzieć. Ale jeśli macie jakiś sprawdzony właśnie patent na te odżywki do rzęs i takie rzeczy, to dajcie mi znać, bo po prostu będę bardzo wdzięczna, bo naprawdę jest słabo. Wow. Dobra. To jest wszystko. Niczego nie pominęłam, jestem praktycznie pewna, że powiedziałam Wam o wszystkim. Wiem, że tego jest dużo i że ten filmik na pewno trwa już ze 100 godzin. Ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak używacie tych rzeczy, to jak zawsze dajcie znać, jeśli któreś z tych rzeczy Wam się podobały, któreś sam z tych sposobów, czy używacie któreś z tych rzeczy, możecie mi też polecić. Szczególnie właśnie jakiś żel do mycia twarzy, bo bardzo mnie ta ciekawi, ta sprawa. Właśnie to coś do tych rzęs. No i ogólnie jakiś jest taki produkt, który u Was się wybitnie sprawdza fajnie w takiej codziennej pielęgnacji, to bardzo proszę dajcie znać, podzielcie się po prostu, co u Was tam się tak dobrze sprawdza. Dzięki za oglądanie, jak się podobało, to kciuk w górę. Odsyłam Was też zawsze na dół. Na dół jest zawsze lista kosmetyków, które tutaj pokazywałam, co tam zawsze jest. Linki, jakieś różnego rodzaju rzeczy też tam są. Też mój Instagram na dole, jakbyście chciały zobaczyć. Już nie przedłużam. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!